Lorentz na podstawie eksperymentów Fizeau i Morleya Michelsona uznał, że eter, w którym przebiegają fale elektromagnetyczne, jest nieruchomy. Jego model był jednak niezgodny z zasadami Newtona, więc Poincaré przyjął, że energia związana jest z materialnym nośnikiem i energia pola elektromagnetycznego zachowuje się tak jak fikcyjna ciecz, mająca pęd i masę. Wykorzystując ideę presji radiacyjnej, wykazał, że ciecz ta ma masę m równa się e dzielone przez c kwadrat. Lorentz w 1904 roku podał wzór na masę elektromagnetyczną nieco inną. I tam m równało się 4 trzecie e dzielone przez c kwadrat. Angielski fizyk Thomson w 1881 i austriacki Hadron Earl w 1904 roku wykazali eksperymentalnie, że promieniowanie wnęki elektromagnetycznej powoduje dodanie do pozornej masy do masy wnęki i zgodnie z regułą masa ta równa się 4 trzecie e przez c kwadrat. Wzór ten Hadron-Earl wyprowadził z równania Maxwella na ciśnienie światła. Zrobił to w sposób klasyczny, bez zastosowania szczególnej teorii względności. W 1904 roku Max Abraham stwierdził, że w modelu elektronu Lorentza trzeba uwzględnić także nieelektryczne siły wiązania. W tym celu Poincaré wprowadził dodatkowe ciśnienie nieelektryczne, które przyczyniało się do przerostu masy o dodatkowe 1 trzecią e dzielone przez c kwadrat. W ten sposób uzyskano zgodność modelu Lorentza z masą uzyskaną na podstawie równań Abrahama, Lorentza i doświadczeń Thomsona i Hadron-Earla. Wzór e równa się mc kwadrat można wyprowadzić matematycznie bez posiłkowania się danymi eksperymentalnymi, a wyłącznie wychodząc z założeń teorii względności. Jeśli ds jest drogą w czterech wymiarach, czyli w czasoprzestrzeni, to z założenia o stałej prędkości światła wynika interwał niezmienności transformacji Lorentza. ds do kwadratu równa się ds prim do kwadratu, czyli kwadraty drogi w czterech wymiarach są równe. Po przekształceniach otrzymujemy równanie pierwsze, z którego widać, że odstępy czasu dt w obu układach odniesienia są różne dla tego samego zjawiska. Całka działania S cząstki swobodnej w ruchu jest całką względem drogi i pokazuje różnicę pomiędzy energią kinetyczną a potencjalną. Przyjmując, że całka działania w czterech wymiarach wzdłuż linii świata ma postać S równa się alfa razy całka po ds, gdzie alfa jest stałą charakteryzującą daną cząstkę, możemy przekształcić tą całkę na całkę względem czasu. Uwzględniając podane wcześniej równanie pierwsze, otrzymujemy wzór na funkcję L, będącą odpowiednikiem Lagrangianu. Aby ustalić związek pomiędzy stałą alfa, charakteryzującą cząstkę w mechanice relatywistycznej, a masą m, charakteryzującą cząstkę w mechanice klasycznej, można posłużyć się warunkiem, aby przy przejściu granicznym, to jest takim, gdy prędkość światła dąży do nieskończoności, podane w równaniu drugim wyrażenie L przechodziło w wyrażenie klasyczne. L równa się mv kwadrat na 2, będące wzorem na energię kinetyczną w mechanice klasycznej. W tym celu po rozwinięciu
pierwiastka 1 minus v kwadrat przez c kwadrat, szereg potęgowy i odrzucając stałą alfa razy c, otrzymujemy związek pomiędzy stałą alfa a masą. Alfa równa się masa razy prędkość światła. Po podstawieniu mc w miejsce alfa otrzymujemy wzory na funkcję działania i funkcję L w czasoprzestrzeni w zależności od masy. Na tej podstawie można wyprowadzić wzór na pęd i na energię. Po podstawieniu do wzoru na energię uzyskanych wzorów na Lagrangian w czterech wymiarach i pęd w czterech wymiarach otrzymujemy dla V równe 0, czyli kiedy względem siebie układy się nie ruszają. Wzór na tak zwaną energię spoczynkową. E równa się mc kwadrat. Rozwijając wzór na energię w czasoprzestrzeni w równaniu piątym, w szereg potęgowy i odrzucając energię spoczynkową, otrzymujemy klasyczny wzór na energię kinetyczną. E równa się mv kwadrat przez 2. Zauważmy, że formułę na energię spoczynkową E równa się mc kwadrat wyprowadziliśmy przyjmując warunek graniczny C dąży do nieskończoności po to, aby ustalić związek między masą w mechanice klasycznej a stałą alfa w mechanice relatywistycznej. Ten warunek C dąży do nieskończoności jest podstawą transformacji Galileusza, a wszystkie równania transformacji Lorentza przechodzą przy tym warunku w równanie transformacji Galileusza, bowiem przy C dążymy do nieskończoności, pierwiastek z 1 minus V kwadrat dzielone przez C kwadrat dąży do zera. Wtedy we wszystkich układach odniesienia mamy ten sam jeden prawdziwy czas, T' równa się T, znika skrócenie odcinków przestrzeni, bo S' równa się S, znika dylatacja czasu, bo delta T równa się delta T0, znika E równa się mc kwadrat, a pozostaje E równa się mv kwadrat przez 2, czyli klasyczny wzór na energię kinetyczną oraz klasyczny wzór na pęd równy masa razy prędkość. Dzieje się tak, gdyż C dążący do nieskończoności nie oznacza prędkości światła, ale oznacza prędkość informacji o tym, że odcinek czasu i odcinek przestrzeni, czyli jednostki miary, są takie same we wszystkich układach odniesienia i że nie trzeba ich ustalać w zależności od ruchu układu V względem światła C. Nikt nie synchronizuje zegarów ani nie mierzy odcinka przestrzeni w locie. Bez stałego układu odniesienia nie możemy odróżnić fikcji od faktów.